Witajcie! Dzisiaj film z seria. Mi się teraz powiedziało. No ale film taki trochę poradnik, jak kupić zabytkowy traktor. Bardzo ważna rzecz, zwłaszcza dla początkujących kolekcjonerów, którzy w tym gąszczu tych wszystkich ogłoszeń nie mogą znaleźć niczego dla siebie, albo pytają na różnych forach, a tam odpowiedzi no bardzo różne, bo na przykład będzie jakiś Ursus C325, no i on jest bardzo, bardzo ładny, bo na przykład czerwony, albo na przykład zielony, no i fajnie, bo ma silnik na przykład do 30, ale poza tym to jest super, prawda, w pięknym stanie traktor i tak dalej. No jeżeli chcecie traktor na 2 hektary, w cudzysłowie, bo może być na 5, no to pewnie, że tak. Świetny traktor i posłuży lata, a najważniejsze, że jest tani w utrzymaniu, tani w eksploatacji, łatwo części kupić i właściwie nie ma z nim żadnego problemu. Świetna maszyna. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy kolekcjonerskie, no to już jest gorzej. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o Ursusa C325, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego traktora? Przede wszystkim, czy ma oryginalną maskę, ponieważ maski dzisiaj są w astronomicznych cenach i w ogóle mimo tego, że są te ceny astronomiczne, to i tak się nie daje kupić. Także to jest sprawa podstawowa i ona bardzo często decyduje o tym, właściwie zawsze można powiedzieć, decyduje o tym, czy traktor mamy oryginalny, czy nie. Bo to jest rzecz, którą widać od razu, na pierwszy rzut oka, rzuca się ta maska. Przy okazji maski zwróciłem uwagę, że na wielu forach, czy też na samym Facebooku są różne informacje na temat maski i oryginalności traktora. Są tam jakieś takie, no nie wiem jak to nazwać, wyskoki, czy nieświadomość ludzka, trudno mi powiedzieć, że są, słuchajcie, maska od 28, od Ursusa C328 była montowana w Ursusie C325 w 62 roku. No kpina i żart z człowieka. Taka maska, słuchajcie, ja mam jeden z ostatnich modeli Ursusa C325 z ostatnich dni lutego 63 roku i on był w absolutnym oryginale z wyjątkiem silnika. Tam zmieniono tylko silnik, bo ja wiadomo, 25, no po 70 latach pracy czy 50 latach pracy mogła się po prostu skończyć. Łatwo było wymienić silnik na 30, no przecież mocniejszy, nie 25 koni, a 30, to też jest różnica, więc trzeba zrozumieć tych rolników, bo to byli rolnicy, a nie kolekcjonerzy. Więc taki silnik, jaka zamianka i tak dalej, natomiast wszystko pozostałe było w oryginale. Także to jest bardzo istotna informacja dla wszystkich, którzy będą chcieli kompletować Ursusa. Druga ważna rzecz, owszem, jest jeden przypadek, w którym maska od C328, tak się w cudzysłowie umówmy, była zamontowana w 62 roku w Ursusie C325, ale wyłącznie w ciągnikach eksportowych. Przypuszczam, bo nie ma tutaj żadnych takich dowodów w postaci literatury, są zdjęcia natomiast, że te maski były montowane od końca roku 62. Co ciekawe jeszcze, od końca roku 62, jak pisze literatura oryginalna z Ursusa, więc to też jest bardzo, bardzo ważne, seryjnie montowano silnik 28. Czyli możemy przyjąć, że listopad, grudzień skończono montować silniki 25 i zaczęto montować silniki 28 i taki silnik został do końca produkcji Ursusa C325. To jeśli chodzi o takie ciekawostki. Kolejna sprawa bardzo ważna, jeśli chodzi o zakup tego ciągnika, to są lampy. Lampy, rzecz bardzo unikalna, droga w tej chwili. Widziałem na internecie, słuchajcie, no to
No różnie, ale już ja nie będę komentował, bo przecież każdy jest właścicielem swoich części, swoich traktorów i wszystkiego, co tam ma, i nie można w to ingerować absolutnie. Nie podoba się, nie kupuj na tej zasadzie. No ale pojawiają się ceny, słuchajcie, za szkło z odblaskiem i tą srebrną ramkę wokół lampy. Widziałem taki komplet za 1000 zł bez puszek. Podczas gdy puszka od tej lampy jest najważniejszą rzeczą, sercem, ponieważ resztę można już dobrać, ale jeśli chodzi o puszkę, to już jest to bardzo, bardzo poważny problem. I te puszki są w cenie, także to trzeba zwrócić uwagę. Powiem Wam, że maska... Aha, jeszcze zanim przejdę do kolejnego tematu, to jeszcze bardzo ważny element maski to są klamki. Klamki, słuchajcie, rzecz nie do kupienia. Absolutnie zdarza się czasami, że takie klamki są, pojawiają się na internecie, pojawiają się podróby, dzisiejsze wyroby. Nie będę oceniał, czy to są ładnie, dobrze zrobione, czy też słabo i kiepsko, bo to nie o to chodzi. Trzeba po prostu sobie coś zamontować, żeby tą maskę otwierać i zamykać, i ja to rozumiem. Temat nie do kupienia i w takim przypadku jak najbardziej można sobie kupić zastępcze klamki dzisiejszej produkcji i nie ma się co tego wstydzić absolutnie, ponieważ jest to temat, tak jak powiedziałem, nie do kupienia, dlatego to trzeba. I teraz bierzemy sobie maskę jako całą. Słuchajcie, komplet, maska, klamki i lampy bardzo często robią połowę wartości ciągnika. Dokładnie tak. Wiem, że to dla wielu z Was może być szokiem, ale taka jest rzeczywistość niestety, ponieważ to są rzeczy nie do kupienia, a mając taki komplet, mamy Ursusa 25. I dalej co się będzie działo, to już jest mniej istotne. Także to są bardzo ważne rzeczy. Kolejną sprawą, już mniej istotną, są zegary. Da się je kupić. Chociaż zależy, czy mamy na przykład do czynienia z rokiem 59, 60 czy też 61, bo w tym roku 61 również pojawiały się zegary kwadratowe, tak zwane. Żebyście mieli obraz, to takie zegary Syrena Żuk, to o te zegary chodzi. Natomiast one zostały wymienione ze względu na to, że one się szybko psuły i zastąpiono je zegarami przeponowymi. Krótka produkcja w Polsce trwała, także mało tych zegarów wyprodukowano. Skorzystano z pomysłu czechosłowackiego i montowano seryjnie zegary PAL, ponieważ w tym czasie Zetor już miał bardzo duże doświadczenie. Zegary się sprawdziły, nie psuły się, były niezawodne. No i stąd zaczęto je montować seryjnie w Ursusie od 61 roku. Dokładnie od kiedy nie wiem, ale w 61 roku mamy jeszcze zegary kwadratowe. Także to jest taka ciekawostka, tu jest przełom i zostawiam już to Wam dowolnie. Jak będziecie chcieli, to sprawdzę, do którego numeru na pewno były zegary kwadratowe, a potem już niestety no nie mamy. To trzeba będzie tylko już sobie na zasadzie doświadczeń szukania, poszukiwania konkretnych numerów, żeby dojść. Ja bym się jednakowoż w to nie zagłębiał, ponieważ czy te zegary zamontujemy, czy te, to będzie to oryginał i będzie to świetnie wyglądało. To są rzeczy, na które trzeba zwrócić najbardziej uwagę. Także to jest też bardzo istotne. Macie, zauważyłem też Ursusy już tej nowszej generacji, te 25, czyli od lipca 62 roku, kiedy to wymieniono również felgi. Później one były stosowane w Ursusie C328 i nawet C330. Okazało się, że się świetnie sprawdzają i nie należy ich wymieniać, ponieważ te dwa pierwsze typy felg, kwadratowa i później ta późniejsza z 60 roku, okazało się, pierwsza to się gięła na tych kwadratach, na tych rantach, łamało się to wszystko i to się nie nadawało w ogóle do pracy. Druga felga z kolei urwała się na szpilkach i tam było też to źle zrobione. Trzecia felga dopiero pojawiła się. Także jeżeli macie Ursusa z 62 roku, też musiałbym poszukać, ale to jak wrócę do Polski, po którym dokładnie numerze seryjnym wtedy mają być te felgi od 28, od 30. One tam mają być seryjnie i tak samo mają być seryjnie wtedy już te inne obciążniki i tak dalej. To też jest bardzo, bardzo ważne. No ponieważ zauważyłem jedną rzecz, że każdy chce jak najbardziej dążyć do oryginału. Ale w tym wszystkim, to jest bardzo dobre oczywiście, ale w tym wszystkim
Człowiek, który nie ma za dużo wiedzy, zapędza się straszliwie do przodu i robi praktycznie potem karykaturę ciągnika, bo mamy 62 rok na przykład, nie wiem, tam numer blisko końca roku 62, kwadratowe felgi, kwadratowy zegar i tak dalej, i tak dalej. Wychodzi po prostu koszmar. Także to nie o to chodzi. Jeżeli chcemy kupić sobie taki dobry ciągnik i go remontować potem, żeby w przyszłości, nie wiem, przyjdzie emerytura, ciężkie czasy, na przykład zostawić sobie na zaśkę tak zwaną taki ciągnik na gorsze czasy i żeby go sprzedać za dobre pieniądze, to przyłóżmy się do tego, żeby to był oryginał, bo człowiek, który będzie w przyszłości wydawał duże pieniądze na taki traktor, on to wszystko sprawdzi. Jeżeli zobaczy, że to jest po prostu jakaś zmota, to on tego nie kupi. Dla niego to będzie bez sensu i bez wartości, bo będzie wiedział, że ten ciągnik jest tak namotany, że jego to nie będzie interesowało. Natomiast, jeżeli chcecie się bawić w traktory, nieważne, on idzie do ogródka, on idzie na pole, ja sobie nim pojeżdżę i tak dalej, to tam róbcie co chcecie, żeby on tylko chodził, świecił i trąbił, i hamował. To jest najważniejsze. W przypadku, gdy się bawimy już w kolekcjonerstwo i chcemy mieć naprawdę ciągnik wysokiej klasy, który wzbudza podziw u innych, no to już musimy przyłożyć się do tego ciągnika. Także to jeśli chodzi o sprawę dotyczącą zakupu. Tych, słuchajcie, 25 na internecie jest bardzo dużo. Wszystkie pozamienane silniki na 30, co tak jak powiedziałem wcześniej jest jak najbardziej normalne. Maski od 30, wszystko tam od 30 popakowane, została praktycznie tylko skrzynia z mostem od 25, no i tu się zaczynają schody. Silnik, żeby kupić od 25, no to trzeba dać od 2000 w górę, w zależności od stanu. To sobie policzcie teraz, ile taki ciągnik Was będzie kosztował. Załóżmy, że kupiliście 25 z silnikiem od 30 i wszystko od 30 z wyjątkiem mostu i skrzyni, jak powiedziałem. Kupujecie za 7000. Tam to wszystko trzeba odrzucić i zostaje Wam co? Zostaje Wam do kupienia silnik. Załóżmy, że kupiliście go tanio, 2000, robi się 7. Musicie kupić maskę z lampami i z klamkami. Ja nie przesadzę tutaj naprawdę nic a nic, jeśli powiem, że taką maskę z lampami i z klamkami trzeba będzie dać w granicach 6000 zł i to będzie dobra oferta. Więc mamy 7000 plus 2 za silnik, to jest 9. Plus 6000 za maskę, to jest 15. Do tego musimy doliczyć zegary, pulpit, jeśli tam po prostu będzie coś grzebane i tak dalej. Różnie, powiedzmy 500 zł. To jest 15,5 tysiąca. To tak na szybko Wam w tej chwili powiedziałem, nie licząc jeszcze robocizny, bo przecież przy tym jest kupa pracy, cała masa roboty, żeby to poskładać, skręcić i tak dalej. Nie liczę już innych takich drobnych elementów, nie wiem, jak ktoś chce na przykład odważniki na tylne koła. Ja osobiście ich nie zakładam, bo mi się to nie bardzo podoba, mi się podobają te felgi, ale to o gustach nie będziemy gadali, bo każdy ma swoje. Dlatego w mojej 25 nie ma obciążników, przynajmniej na razie. Kto wie, może to się zmieni, może mi się spodobają, na razie nie chcę. Także to jest to. No i zaczyna się, słuchajcie, robić tutaj w granicach 15,5 tysiąca, tak na szybko do policzenia. A gdyby ktoś chciał na przykład poczekać, bo może się trafi maska, bo może się trafi silnik, nie liczcie na to. Nie liczcie na to, dlatego że za taką maską, słuchajcie, poluje cały kolekcjonerski świat. I to jest na tej zasadzie, że chłopaki siedzą, słuchajcie, 24 godziny na dobę przy internecie, powykupywane, mają tam różne funkcje, żeby tylko być pierwszym. I to jest istne polowanie i walka o te maski. Także musielibyście praktycznie na pół roku przynajmniej wyłączyć się z życia i siedzieć przy kompie, a to praktycznie bez sensu, bo jeżeli policzycie sobie, ile w tym czasie moglibyście rzeczy zrobić, to nagle warto dać te 6 tysięcy za tą maskę z lampami, niż siedzieć przy kompie i trafić maskę za 2 tysiące, bo to jest, no tak to wygląda. To tyle, żebyście sobie policzyli tak na szybko, co jest warto. Takie Ursusy w całości, które są, ostatnio mieliśmy taką fajną perełkę, można powiedzieć, była na internecie parę miesięcy temu. I tam cena doszła chyba do 24 tysięcy i nie osiągnął ceny minimalnej, a był naprawdę w oryginale. Także tak to wygląda sytuacja. Czy on został sprzedany? Podobno tak. Za ile? Nie wiem, nie o to chodzi, to nie jest nasza sprawa. Tym się nie zajmujmy, ale żebyśmy wiedzieli, jakie to są ceny.
Porównując, pamiętajcie, kiedyś był taki Ursus C45 i to praktycznie ludzie wozili na złom i się tego pozbywali. Z czasem te Ursusy sceny złomowej doszły do astronomicznie zawrotnych cen, nawet sięgających 100 tysięcy złotych. Także tu trzeba się nastawić na jedną rzecz. To już tańsze nie będzie. Także to jest przy okazji świetna lokata kapitału, świetna inwestycja, a przede wszystkim zabawa niesamowita, bo jeżeli macie, jesteście dorośli, jeżeli macie syna, macie córkę w wieku, nie wiem, 10-15 lat, gdzie ten człowiek jest chłonny wszystkiego i on chce wszystko widzieć, on chce wszystko znać, on jest otwarty umysł na wszystko, co się dookoła go dzieje, to możecie w nim to zaszczepić. I ten młody człowiek jest w stanie pokochać wszystko, co wy mu podacie. Rolnictwo, proszę bardzo, będą rolnikami. Nie wiem, budownictwo będą budowniczymi. Mechanika, proszę bardzo, będą mechanikami, bo oni na to czekają. To są młodzi ludzie, którzy na to czekają. Tato, pokaż mi. I oni w tą stronę pójdą. Także przy okazji ta pasja może się przerodzić w świetny biznes. Tym bardziej, że jest przecież przysłowie, że kto robi to, co kocha, ten nigdy nie będzie pracował. I to prawda. I to jest prawda. To jeśli chodzi o Ursusa C325. Powiem Wam teraz też o Zetorze 25. Też wspaniały ciągnik, naprawdę rewelacyjny. Ten dźwięk mnie fascynuje, tego silnika do dzisiaj. Klep, 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 charakterystyczne. I tak wolne obroty, że ja jeszcze w innym ciągniku tego nie widziałem. No pięknie to chodzi. Może Ursus C45 rzeczywiście też potrafi tak, na takich wolnych obrotach chodzić. Natomiast Ursus Zetor 25 jest pod tym względem równie wyjątkowy. Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie takiego ciągnika? No przede wszystkim jego kompletność. Tutaj o tyle jest dużo, dużo łatwiej skompletować ten ciągnik, ale przez lata również on został bardzo mocno poprzerabiany. I mamy na przykład skrzynię od Bociana, silnik z 47 roku. Albo też odwrotnie, skrzynię od 47 roku, a silnik od Bociana ze sprężarką. I takie kwiatki, naprawdę tego jest masa. Trudno trafić w Zetora 25 w oryginale, żeby był skrzynia, silnik z jednego modelu, z jednego rocznika. To jest bardzo trudne. I na to bym raczej nie liczył. Ciągnik dużo, dużo tańszy niż Ursus C325, więc jeśli nie dysponujecie zbyt dużymi środkami finansowymi, to polecałbym naprawdę zacząć od tego ciągnika, bo jest bardzo wdzięczny, bardzo łatwy w naprawie. Części można kupić bez problemu, w przeciwieństwie do Ursusa. Także nawet nowe, słuchajcie, zestawy naprawcze, to wszystko jest do kupienia, uszczelki, zestawy naprawcze silnika, wszelkie jakieś tryby, skrzynie biegów, ataki i tak dalej, to wszystko można kupić. Koła, to wszystko można kupić. Przy czym pamiętajcie, żeby szukać jak najbardziej oryginalnego. Jeżeli Wam się podoba Bocian na tych dużych kołach, na wąskich, dużych kołach, to pilnujcie, żeby był to Bocian, żeby ten silnik był ze sprężarką. Chłodnicę bardzo łatwo kupić, w przeciwieństwie do Ursusa C325. Także to jest ten temat. Kolejna sprawa. Tutaj naprawdę będziecie mieli jedyny problem, może nie tyle problem, co trudność, jeśli chodzi o zakup części do Zetora 25, to zegary. To tylne lampy. Tak, moim zdaniem to są rzeczywiście trudne rzeczy. Najłatwiej będzie skompletować Wam Bociana. Tych części jest masa. Nie ma problemu z zakupem tego i raczej bym się tutaj nie obawiał o jakieś tam, że czegoś nie kupię. Bardzo trudno jest z kolei skompletować sobie Zetora 25 z 47 roku. Czy te 48, 49, w ogóle za 40, to są bardzo trudne rzeczy, ponieważ tam już jest dużo innych rzeczy, inne przednie zawieszenie, inne koła, tamtych kół jest 3 rodzaje tylnych i zaczynają się po prostu różnego rodzaju schody, trudna jest pompa wody i tak dalej, i tak dalej. Także tu takie Wam rzeczy chciałem przekazać na temat kolekcjonerstwa i zabawy w to. Naprawdę polecam, bo to jest, Goethe powiedział, kolekcjonerzy to ludzie szczęśliwi i tego się trzymajmy, bo naprawdę człowiek ma wtedy
jeśli człowiek ma pasję, to żyje. Jeżeli żyje tak z dnia na dzień, no to wiecie, jak to wygląda. Tym bardziej, że jeżeli macie na przykład młodzież koło siebie, dzieci, wnuki, obojętnie, zaszczepcie to w nich. Pokażcie im, że można w ten sposób. To daje ogromną radochę, a potem dla was ile satysfakcji, jeśli taki młody człowiek się w to wciągnie i dzięki wam znajdzie swoją drogę życiową. To tyle w dzisiejszym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!